Cześć. W poprzednim odcinku pokazaliśmy Wam, jak zbudować podstawowego robota z zestawu LEGO Mindstorms. Pokazaliśmy również, jak można nim sterować zdalnie, wykorzystując do tego komputer. Jako ciekawostkę wspomnę jeszcze, że instalując odpowiednią aplikację do swojego smartfona, możecie zamienić go na pilota do robotów. Takich aplikacji jest sporo w sieci, wystarczy chwilę pogooglować i gotowe. Ale umówmy się, jak na robota to trochę mało. Dlatego w tym odcinku pokażemy Wam, co zrobić, żeby robot działał samodzielnie. Czyli zajmiemy się programowaniem robota. Do programowania robotów będziemy używać graficznego narzędzia opartego na środowisku LabVIEW o nazwie NXTG. Na pulpicie klikamy w ikonę o nazwie LEGO Mindstorms NXT 2.0 i otwieramy program. Po uruchomieniu programu w oknie powitalnym możemy zobaczyć dwie podstawowe opcje. Po pierwsze możemy otworzyć już istniejący wcześniej zapisany program lub możemy otworzyć całkiem nowy pulpit, na którym będziemy programować. Po otworzeniu obszaru roboczego pojawia się interfejs użytkownika, gdzie na samym środku znajduje się obszar roboczy z polem Start, od którego będziemy zaczynać układanie bloków i szereg graficznych menu. Po pierwsze, w górnej lewej części ekranu znajduje się menu, którego pierwsza opcja File pozwala nam otworzyć nowy plik, zapisać plik, na którym pracujemy, czy otworzyć wcześniej zapisany plik na dysku. W opcji Edit, oprócz podstawowych czynności takich jak wycinanie i wklejanie, możemy uruchomić definiowanie zmiennych i możemy również zdefiniować stałe, które później będziemy wprowadzać do programu. W opcji Tools możemy skalibrować swoje sensory, możemy wgrać do kostki NXT nowy firmware. Możemy zaimportować bloki, które ściągnęliśmy z internetu. Możemy również użyć edytora obrazów, który później będzie służył nam do wyświetlania obrazów na ekranie kontrolera. Możemy również użyć edytora dźwięków, który też przyda nam się do definiowania dźwięków odtwarzanych przez kostkę NXT. Ciekawą opcją, którą również znajdziemy pod pozycją Tools, jest opcja Remote Control, dzięki której będziemy mogli zdalnie sterować naszym robotem. Ostatnia pozycja menu to Pomoc, gdzie znajdziemy linki do pomocy online, czy pomoc, która jest dołączona do pakietu NXTG. Po lewej stronie ekranu znajdziemy trzy zakładki z blokami, które będą nam potrzebne do programowania. Pierwsza zakładka o nazwie Custom Palette to zestaw najpopularniejszych bloków do programowania NXT Mindstorms. Takich jak blok ruchu, blok głośnika, blok obrazków wyświetlanych na kostce NXT, czy podstawowe bloki konstrukcyjne, takie jak blok oczekiwania, blok pętli, czy blok przełącznika. W drugiej zakładce Complete Palette znajdują się w rozwijalnych listwach wszystkie zainstalowane w systemie bloki. Takie jak już wcześniej poznane podstawowe bloki konstrukcyjne, czyli pętla, blok oczekiwania i przełącznik oraz jeden z częściej używanych bloków, blok ruchu. W kolejnej listwie znajdziemy bloki, które służą nam do sterowania urządzeń wyjścia, takich jak serwomotor, głośnik, blok wyświetlania obrazów na ekranie kontrolera, czy blok komunikacji
z Bluetooth z innymi kostkami, jak również blok, dzięki któremu możemy wyświetlać kolorowe sygnały za pomocą lampki LED dołączonej do zestawu. Kolejny zestaw ikon to bloki odpowiedzialne za urządzenia wejścia, czyli w zasadzie praktycznie wszystkie sensory, które są dołączone do zestawu, takie jak czujnik dotyku, czujnik ultradźwiękowy czy czujnik koloru. Kolejny zestaw to stricte bloki konstrukcyjne programu, czyli omawiany już wcześniej blok pętli, blok przełącznika czy blok oczekiwania, a dodatkowo jeszcze blok, który zatrzyma nam program w dowolnym jego momencie, jeśli to będzie wynikać ze struktury programu. Kolejna listwa to bloki odpowiedzialne za różne przekształcenia matematyczne czy logiczne na programie. Ostatnia zakładka to zaawansowane bloki, które możemy użyć w programowaniu, takie jak przekształcenie wartości liczbowej na tekst, operacje na samym tekście, czy ikona, dzięki której możemy łączyć się z innymi kontrolerami, czy wczytywać pomiędzy kostkami różne programy. Ostatnia zakładka z ikonami, Custom Palette, to zakładka, w której przechowywane są bloki związane z programami użytkownika, ponieważ różne zestawy bloków, ikon możemy grupować w poszczególne zadania i możemy zapisać je właśnie w tej zakładce jako bloki użytkownika. W prawym dolnym rogu obszaru roboczego znajdziemy zestaw 5 przycisków, dzięki którym będziemy mogli sterować naszą kostką NXT, będziemy mogli wczytywać programy do kontrolera, jak również je zdalnie zatrzymywać. Pierwszy przycisk znajdujący się w górnym lewym rogu odpowiedzialny jest za otwieranie okna komunikacji. Przycisk, który znajduje się w dolnym lewym rogu, odpowiada za wczytanie programu do kontrolera bez jego wykonywania. Przycisk w środku działa podobnie jak poprzedni przycisk, wczytuje program do kontrolera, ale od razu natychmiast żąda jego wykonania. Przycisk znajdujący się w górnym prawym rogu, strzałka w nawiasie, pozwala wczytać tylko fragment kodu znajdującego się na obszarze roboczym. Ostatni z przycisków, przycisk w postaci kwadratu, pozwala zatrzymać w dowolnym momencie wykonywany program. Uruchomimy przycisk otwierający okno komunikacji z kontrolerem. I jako pierwszą czynność powinniśmy przeskanować naszą przestrzeń, żeby odnaleźć robota, z którym się będziemy łączyć. Oczywiście warunkiem komunikacji z robotem jest włączenie kontrolera. Bez tego program, który przeszukuje przestrzeń w poszukiwaniu kostek NXT, nie znajdzie poszukiwanej kostki. Pojawił nam się kontroler, którego szukaliśmy. Oczywiście musimy sprawdzić, czy nazwa kontrolera, z którym się chcemy połączyć, jest zgodna z tą, która jest wyświetlana na ekranie kostki NXT. I przyciskiem Connect możemy nawiązać połączenie. Po wybraniu przycisku Connect pojawi się okno hasła połączenia Bluetooth. Domyślnie jest to 1, 2, 3, 4 i takie też hasło akceptujemy. Musimy potwierdzić to połączenie przyciskając pomarańczowy przycisk na kostce kontrolera. Następnie zostanie zainstalowany sterownik kontrolera, by za chwilkę połączyć się z naszą kostką. Sygnałem połączenia się komputera z kostką jest wyświetlenie zielonego paska stanu baterii. Oprócz paska w okienku pojawia się nazwa naszego kontrolera, pojawia się wolna dostępna pamięć i wersja firmware'u, który jest czytany do kostki. Taka ciekawostka, obok nazwy kontrolera znajduje się przycisk,
który pozwala po zmianie nazwy kontrolera w okienku zaakceptować ją i przesłać do kostki celem zmiany nazwy naszego kontrolera. My nie będziemy tego robić i przyciskiem Close zamkniemy nasze okno komunikacji. Jesteśmy połączeni z kontrolerem. I teraz przyciskami obsługi możemy wczytywać program do naszego kontrolera NXT. Po udanym połączeniu z kontrolerem możemy przystąpić do nauki programowania. Pierwszym blokiem, który wykorzystamy do programowania, jest chyba najczęściej wykorzystywany blok ruchu. Przyciskamy lewy klawisz myszy i przytrzymując przeciągamy ikonę na pole start. Po ułożeniu bloku na polu start w dolnej części ekranu pojawia się panel, dzięki któremu będziemy mogli obsługiwać nasz blok. Panel bloku ruchu po pierwsze pokazuje nam, które serwomotory będą serwomotorami napędowymi. Domyślnie są to serwomotory B i C i tak też musi być skonstruowany nasz robot, żeby blok ruchu mógł napędzać właściwe serwomotory. W części Direction strzałki wskazują, w którym kierunku powinny się obracać serwomotory. Czy do przodu, tak jak jest domyślnie zaznaczone, czy do tyłu. Oczywiście kierunek obrotu serwomotoru uzależniony jest od samej konstrukcji robota. My będziemy programować robota, którego spotkaliśmy w poprzednim odcinku, czyli robota Shutterbot. W kolejnej części panelu obsługi bloku ruchu znajdujemy suwak, dzięki któremu będziemy mogli decydować, jaki podział mocy ma nastąpić pomiędzy serwomotorami. Przesuwając go w prawo bądź w lewo, będziemy decydowali, czy robot ma jechać prosto przed siebie, czy ma jechać po łuku, czy przesuwając suwak w skrajne położenie, robot ma obrócić się w miejscu. My pozostawimy położenie środkowe, czyli robot będzie jechał przed siebie. Kolejnym elementem panelu sterowania blokiem ruchu jest pole power. Jest to informacja, z jaką mocą, czyli z jaką prędkością de facto będzie się poruszał nasz robot. Domyślnie jest to wartość 75, natomiast maksymalną wartością jest wartość 100, czyli 100% mocy, którą będą mogły wytwarzać nasze serwomotory. Kolejnym elementem jest pole duration. Jest to informacja, jak długo będą pracować serwomotory. Domyślnie jest to wartość 1 rotation, czyli 1 obrót. Będzie robot jechał tak długo, aż serwomotor nie obróci się o 1 pełny obrót. Możemy zmieniać wartość naszego obrotu na przykład na 3 pełne obroty, ale mamy również możliwość zmiany jednostek obrotu. Możemy przełączyć się na bardziej precyzyjne jednostki, bardziej precyzyjne niż obroty, mianowicie stopnie. Jak widzimy, po zamianie jednostek z obrotów na stopnie, wartość 3 obrotów zamieniła się na 1080 stopni, co jest zgodne z matematycznym przelicznikiem wartości jednego obrotu, która daje 360 stopni. Mamy również możliwość wybrania innych jednostek działania pracy robota. Możemy ustalić, że robot bez względu na to, jaką moc otrzymują nasze serwomotory do napędu, robot będzie się poruszał przez 3 sekundy. Ma to oczywiście swoje konsekwencje. Robot, który porusza się z małą mocą przez 3 sekundy, na pewno przejedzie dużo krótszy dystans niż robot, który porusza się przez 3 sekundy z dużą mocą. Ostatnią opcją, którą znajdziemy w tym polu, jest opcja Unlimited. Jest to opcja, która będzie nam poruszać serwomotorami, aż nie skończy się program lub aż w programie nie spotkamy sygnału sterującego, który nam zmieni tę wartość. Bądź to zatrzyma serwomotor, bądź
zmieni wartość obrotu. My wrócimy do wartości 3 obrotów, bo chcemy, aby taki dystans przejechał nasz robot. Ostatnim polem w panelu sterowania blokiem ruchu jest pole Next Action. Jest to odpowiedź na pytanie, co robot ma wykonać po zakończeniu ruchu i przejściu do kolejnego ruchu. W przypadku programu, który składa się tylko z jednego bloku, tak jak w naszym przypadku, to pole nie ma znaczenia. Program skończy działanie. Natomiast w przypadku, kiedy będziemy rozbudowywać nasz program i dodawać kolejne bloki, pole to będzie mieć znaczenie i odpowiadać na pytanie, czy robot ma po skończeniu ruchu hamować serwomotor, czy płynnie przejść do kolejnego ruchu. Nasz prosty program składający się z pojedynczego bloku ruchu wyślemy teraz do kontrolera celem jego wykonania. Żeby to zrobić, musimy kliknąć przycisk znajdujący się w panelu komunikacji z robotem w postaci trójkąta znajdującego się w środku panelu. W tej chwili trwa proces kompilacji programu i wysyłania go do kontrolera. I jak widzimy, robot przejechał zadane 3 obroty zgodnie z tym, co wpisaliśmy do panelu sterowania. Spróbujemy skomplikować teraz nasz program, dodając do niego kolejne bloki ruchu, które spowodują, że robot obróci się lub pojedzie do tyłu. W tym celu do naszego bloku, który znajduje się już na obszarze roboczym, dodamy kolejne bloki ruchu dokładnie w ten sam sposób jak pierwszy blok, z tym, że kolejne bloki ustawiamy kolejno jeden za drugi. Po postawieniu drugiego bloku, tak jak w przypadku pierwszego, pojawił się panel do sterowania blokiem. W przypadku drugiego bloku zmienimy przy pomocy suwaka stosunek podziału mocy między serwomotory, przesuwając suwak w skrajne położenie, co, jak pamiętamy, obróci naszego robota dookoła jego własnej osi. Spróbujemy teraz wysłać tak złożony z dwóch bloków program, ale użyjemy do tego nieco innego przycisku. Pamiętamy z wcześniejszej części, że przycisk znajdujący się w dolnym lewym rogu spowoduje wysłanie programu do robota, ale bez jego natychmiastowego wykonania. Wykonanie odbędzie się po przyciśnięciu pomarańczowego przycisku na kostce kontrolera. I dwa bloki zostały przesłane do kontrolera i robot wykonał dokładnie te ruchy, które były wskazane w programie. Do programu składającego się z dwóch bloków możemy dokładać kolejne bloki, zarówno bloki ruchu. Dla odmiany w panelu sterowania trzecim blokiem ustawimy kierunek odwrotny obrotu serwomotorów, a co za tym idzie wsteczną jazdę robota. I dołożymy jeszcze jeden z bloków, który jest odpowiedzialny za wyświetlanie kolorowego sygnału lampki. Możemy zmienić kolor wyświetlanej lampki i tak skonstruowany program w całości wysyłamy do robota. Jak widzimy, zostały wykonane wszystkie 4 kroki zawarte w programie. Program możemy jeszcze bardziej komplikować, dodając na przykład bloki odpowiedzialne za czujnik ultradźwiękowy. Możemy go dodać w postaci bloku oczekiwania na sygnał, parametryzując domyślnego sensora dotyku na sensor ultradźwiękowy, zmieniając wartości na graniczną. I na koniec wstawimy jeszcze blok ruchu, który poruszy naszym robotem do przodu po wykryciu przez sensor przeszkody. I wysyłamy teraz nasz program do robota.
korzystając z przycisku w środku panelu. I robot pojechał do przodu, obrócił się w miejscu, wycofał i czeka teraz na zasłonięcie czujnika ultradźwiękowego. Po jego zasłonięciu zakończy blokiem ruchu jazdę do przodu. I program został w całości wykonany. Na koniec wczytamy do kontrolera wcześniej przygotowany program zawierający różne bloki oraz różne konstrukcje programu, o których będziemy opowiadać w kolejnych odcinkach naszego cyklu. Podobnie jak poprzednio, przyciskiem w środku panelu wczytamy program do kontrolera. Program będzie się troszkę dłużej kompilował niż poprzednie proste programy, ponieważ zawiera o wiele więcej elementów, ale za chwilkę znajdzie się w kontrolerze i zostanie wykonany. Robot kręci. I robot szuka kolejnego celu. Po wykryciu kolejnego celu program pracuje w pętli, więc będzie działał w nieskończoność, ale przyciskiem zatrzymującym możemy przerwać jego pracę w dowolnym momencie. Takim oto sposobem stworzyliśmy robota, który może samodzielnie wykonywać różne zadania. A w kolejnym odcinku zobaczycie, jak łatwo zmienić podstawowego shutterbota na chwytak, który będzie przenosił różne przedmioty w zależności od ich parametrów. Być może ktoś kiedyś wykorzysta go do sprzątania pokoju.